Witajcie, z tej strony Rafał z bloga Książkowa Wieża. Dziś chciałem podzielić się z Wami swoimi wrażeniami, swoją opinią z przeczytania książki Mumia autorstwa Pawła Leśniaka. Książka ukazała się w lutym 2022 roku nakładem wydawnictwa Nocą oraz liczy 394 strony. Paweł Leśniak to jeden z najmłodszych polskich pisarzy. Mimo wieku napisał już 7 książek. Warto jednak też wspomnieć, że poza pisaniem zajmował się w przeszłości piłką nożną, był piłkarzem grającym w klubie Sandecja Nowy Sącz, ale też stworzył studio projektujące gry Liopi Games. Jak się domyślacie, jest to osoba niezwykle zapracowana, a miałem okazję ją poznać podczas Festiwalu Grozy i Fantastyki w Łodzi. Przyznam szczerze, bardzo pozytywny, miły człowiek. Moi drodzy, o czym jest Mumia? Mumia to historia, powieść, która znacząco odbiega od tego, co znamy z kina, z różnych dotychczas ukazujących się powieści a propos mumii. Mianowicie akcja toczy się w starożytnym Egipcie, w czasach, kiedy to Egipcjanie budowali piramidy, wierzyli w wielu bogów, w zoomorfizm. No i w związku z tym pojawia nam się pewien bohater, Mozy. Młody chłopak, który marzy o tym, żeby zostać kupcem, ewentualnie wojownikiem, wychowuje się w rodzinie rolniczej. Jego ojciec to były żołnierz, który ze względu na rany oraz wiek zaprzestał służby wojskowej. Dosyć takie sielankowe życie zostaje zakłócone w momencie, kiedy do rodziny Moze przybywają poborcy podatkowi. I okazuje się, że rodzina zalega na bardzo duże pieniądze faraonowi. A że panuje wówczas w Egipcie faraon Echnaton, który nomen omen jest postacią historyczną, nie zamierza on bynajmniej pobłażać komukolwiek i nakazuje swoim urzędnikom, żołdakom bezwzględne wymuszanie płacenia podatków przez swoich poddanych. W wyniku, powiedzmy, nieuregulowania do końca kwoty należnej poborcom dochodzi do walki w domu Moze, na skutek której jego rodzice giną, a on sam poprzysięga zemstę na faraonie, chce odpłacić mu za to, co ten zrobił jego rodzinie. Tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Natomiast sama książka, moi drodzy, jest to bardzo ciekawe, nowatorskie podejście w ogóle do tematu mumii. Jak domyślacie się, no myślę, że większość osób kojarzy, że mumia zwykle to stwór w bandażach, który na skutek krnąbrnych działań archeologów, jakichś badaczy, którzy nie zważając na wszelkiego rodzaju ostrzeżenia, decydują się złamać pieczęcie na jakimś tam sarkofagu, w którym znajduje się mumia i tym sposobem, w sposób hollywoodzki, sprowadzają na cały świat klątwę, jakąś zarazę albo po prostu atak tejże właśnie mumii. Takie wyobrażenie mamy. Natomiast tutaj ta mumia, którą stworzył Paweł Leśniak, znacząco odbiega od tego wyobrażenia. Po pierwsze, dlatego że ta mumia posiada cechy ludzkie. Jest to człowiek, który przemieniony zostaje w mumię, ale zachowuje świadomość. Potrafi myśleć, odczuwać różne emocje, w tym takie jak gniew, litość, miłość. Jest to stwór, który potrafi planować, potrafi oceniać, wyciąga wnioski ze swoich działań. Stąd też właśnie ta mumia znacząco różni się od tej, którą znamy, którą ukształtowała ona, została, powiedzmy, że przez popkulturę. Natomiast co mi osobiście najbardziej podobało się w tej książce? Przede wszystkim dialogi. To, jak Paweł stworzył dialogi, to jest po prostu dla mnie kosmos. Tak, żeby w miarę czytelnie Wam to wizualnie w jakiś tam sposób ukazać, podpowiem tak, ludzie, którzy występują w tej książce, porozumiewają się w bardzo specyficzny sposób pod względem gramatycznym. No i mamy, powiedzmy, ludzi, którzy mówią troszeczkę tak jak mistrz Yoda, znany z historii o Jedi. Także dla mnie to było coś naprawdę bardzo ciekawego. Poza tym jest tu sporo akcentów humorystycznych. Najbardziej, powiem szczerze, spodobał mi się taki element mówiący o tym, co to jest kamuflaż oraz o latających krokodylach. Nie będę Wam zdradzał, o co tutaj chodziło. Warto sięgnąć po książkę po to, żeby zapoznać się z tymi ciekawostkami. Natomiast wskazałem, że tutaj pojawia nam się postać historyczna w postaci faraona Echnatona. Jak najbardziej taka postać istniała, natomiast w książce, która jakby nie patrzy, to jest książka fantasy z elementami grozy, w tej właśnie książce Echnaton jest ukazany
tylko w niewielkim stopniu adekwatnym, powiedzmy, do tego, co historia nam przekazuje na jego temat. Więc żebyśmy nie myśleli, że to jest powieść historyczna, która bazuje, powiedzmy, na jakichś prawdziwych wydarzeniach, odrobinkę historii tutaj możemy znaleźć, natomiast przede wszystkim jest to rozrywka w postaci fantastyki. Cóż mogę Wam jeszcze dodać? Moi drodzy, no, książkę mogę z całego serca Wam polecić. Czyta się wybornie, akcja rozwija się bardzo szybko, język jest jak najbardziej czytelny, wszystko możemy łatwo załapać, o co tu się dzieje. Natomiast w książce jeszcze możemy znaleźć różnego rodzaju grafiki, których autorem jest też Paweł Leśniak, który nie tylko pisze, ale też i rysuje. Jako ciekawostkę dodam, że cała ta historia jest przekładana przez Pawła sukcesywnie w postaci komiksów, które miesiąc w miesiąc ukazują się. Można oczywiście porównać to, jak jest to w komiksie, jak to jest w książce ukazane. Natomiast ja osobiście bardzo czekam na kolejny tom Mumii. Mam nadzieję, że autor dotrzyma obietnicy i najpóźniej na jesieni tego roku będziemy mogli sięgnąć, ja będę mógł sięgnąć po kolejny tom Mumii. Słuchajcie, dziękuję Wam za obejrzenie mojego kolejnego materiału. Mam nadzieję, że czytaliście Mumię albo sięgniecie po nią. Jeżeli tak było, no to podzielcie się w komentarzach informacją, jak Wam się podobało. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.